Uwaga, uwaga, drodzy goście, uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc, albowiem już za moment. Nasza rewia opowiada o kobiecie, istocie zmysłowej, zaczarowanej, wręcz magicznej. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Drag queen to jest sztuka, to jest taka sama sztuka, jak ktoś pływa świetnie, jak ktoś parzy kawę świetnie albo jest szewcem. Tego trzeba się nauczyć, to nie można sobie przyprawić rzęs, ubrać perukę, założyć sukienkę. To po prostu też trochę trzeba mieć w sobie, żeby wykonywać sztukę drag queen. No! Ciekawszych sztuk artystycznych na świecie. Nasz kraj dopiero otwiera się na tę sztukę. Oczywiście, że drag queen występowały przede wszystkim w klubach LGBT, a ja chcę to wyciągnąć na światło dzienne, żeby tak zwani heteryczni ludzie mogli zobaczyć tę sztukę. I przychodzą na nasze spektakle osoby, małżeństwa, faceci, którzy z żonami, którzy po raz pierwszy widzieli coś takiego i mówią, że pana, to jest niesamowite, to naprawdę warto było zobaczyć. A kobiety z kolei o tej sztuce drag queen mówią coś takiego. Przypominamy sobie, że jesteśmy kobietami. Romantyczny taniec, zachód słońca i te oczy, które mi mówiły, że pa, 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 pa
każdy artysta na scenie jest zawsze trochę przerysowany. Takie są też drag queen, za to je kochamy. I mam nadzieję, że przebijemy się z tą sztuką, z naszą rewią, jedyną rewią drag queen w Polsce. Pokochaj mnie w reżyserii Eleny Le Flair, znanej, znakomitej światowej reżyserki rewiowej. Cieszę się, że udało nam się ją namówić do współpracy. I nasze drag queen, czyli Pussycat, Lady Bridget, Papina McQueen, są wspaniałe. Będziemy dobierać nowe drag queen na pewno do rewii, bo warto. No i walorem naszej rewii jest Wiktor Febo, znakomity iluzjonista, który dodaje smaczku do tej kobiecości. Pochodzę z Hollywood, zajmuję się dragowaniem, drag show już ponad 18 lat. Zajmujemy się tym drag queenostwem specyficznym, w ogóle to jest bardzo specyficzny zawód, jak zauważyliście. Jest to forma aktorstwa, chcielibyśmy to przede wszystkim w ten sposób pokazać. Ja nazywam się Wiktor Febo, jestem iluzjonistą. Mam nadzieję, że widzowie rewii Pokochaj Mnie parę razy mają okazję to zauważyć. Jeżeli nie, to się nie poddaję i gwarantuję, że taka szansa będzie miała miejsce. Robię sztuki magiczne. Czaruję, żyję z tego w zasadzie, że delikatnie oszukuję ludzi. To jest ta dopuszczalna forma kłamstwa i ta, która jest akceptowalna przez widzów. Staram się ludzi bawić i myślę, że sztuka iluzji bardzo dobrze pasuje do rewii drag queen. Jest również kolorowo, jest również magicznie, jest można się pośmiać. No need for me to pray. I've walked so far, I've fought so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. Ogólnie mężczyźni przebierali się już w czasach starożytnej Grecji, tak? Wtedy kobiety nie były dopuszczane na scenę i żeńskie role grywali mężczyźni, więc można powiedzieć, że to już były pierwsze drag queen, choć pewnie nie byli świadomi tego. Drag queen, drag show jest formą sztuki, że nie jesteśmy osobami, które przebierają się tylko i wyłącznie z pobudek swoich prywatnych, bo się dobrze w tym czujemy. To jest po prostu dla nas kostium, tak? Tak jak aktor wykonuje swoją rolę na scenie, tak samo my wykonujemy. Spektakl Pokochaj Mnie jest czymś bardzo, bardzo wyjątkowym. Dla nas, myślę, że dla naszego reżysera, dla naszego producenta. Jest naszym oczkiem w głowie, bo to jest jako jedyna rewia drag queen w Polsce. Zapraszamy. Pojawcie się, pokochamy was. Kłamałam ciebie tyle razy, mój miły. Jakoś na to nie brak mi fantazji i siły. Powiedziałam, już nie będę czekać, czekałam. Bo czasami chce się do człowieka, ja chciałam. Tylko tak mówiłam żartem, dobry żart jest tym fawart. A ty oczy masz uparte, ty budujesz dom.